Cześć, witam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. W poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie broń, trochę lepiej nam to wychodzi, całość, uniki też nam wychodzą. Tylko mamy jeden problem, drodzy państwo, z bronią. Ponieważ nie mamy już naboi żadnych. Zarypiście, kolego! W ten sposób zdobyliśmy sobie chociaż dwa naboje. Jak to mówią? Dwa razy z pałki strzał, nie? Tylko trzeba tutaj to zdecydowanie szybko robić. Już idziemy, gro. I'm in medical. Ja się podleczę. Wiecie co? Mam nadzieję, że będzie za chwilę okazja zdobyć jakiegoś żyćka. Ale skoro tu są przyjaciele... No mówię, drodzy państwo, szkoda, że do tego tytułu nie mam kamerki. To byście zobaczyli moją minę, albo jak chodzę na szpilkach. A fuj! Found one of those gloves that Captain Ferris had. Yeah, I remember. Will do. Jak z tego cacka skorzystać, gro? Hej, wyciągamy bezpiecznik, to pewnie zablokują się nam te drzwi. Ale on jest niezbędny na pewno do naszej dalszej podróży. To jest takie oddzielenie chyba w tej grze pomiędzy etapami. No to mi wygląda na drzwi. Strasznie czyste szyby mimo takiego bałaganu tu. Oni tu chyba jakieś eksperymenty przeprowadzali na więźniach. No, tu wszystko na to wskazuje. Wypadnie coś z siebie? Zobaczcie. A, jednak odleciała. Dobrze. Już widzę miejsce na bezpiecznik. Tylko czy tutaj nie będzie coś jeszcze kluczowego dla nas do podniesienia?
robiłem unik. Oj, niedobrze z nami, niedobrze. Z tego wielkiego coś wypadło. Dwa naboje. Źle zrobiliśmy, że straciliśmy na początku te naboje. Aha, dobra. Tylko co ja bym mógł z nimi zrobić, z tymi rękawicami? Przytrzymam. Ale czy ja bym mógł ich gdzieś rzucić, czy coś w tym stylu? No nie wiem. Dobra, zobaczmy, my nie mamy tych zdrowia. Mamy jeden. Aha, to może jest element do sprzedawania, kompletnie nam niepotrzebny. Ale ogarnijmy, ogarnijmy ten odcineczek sobie do końca. Mam nadzieję, że już dotrzemy. Co to jest? Kurde, trzeba tu kombinować. Czy teraz wykorzystać to zdrowie i zostawić to? Tak naprawdę nie wiemy, co to jest. Wykorzystajmy, to wygląda do zdrowia. Akumulator. Ciężko stwierdzić, co tu nam będzie bardzo potrzebne. Znowu na nas skoczył skubaniec. Ostrożnie z tych szafek. Mieliśmy tu zdrowie. UGC printing for all your needs. Nie, nie, ja jeszcze bym chciał coś kupić. Stabilność. Pałkę możemy. Stand by. Fajna ta drukareczka 3D. Jak niedostępna, jak nie mamy zwyczajnie tych kredytów, Kalisto. Dobrze, musimy się w takim razie tym zadowolić, drodzy państwo. To tak dziwnie, na R1 mocny atak, zawsze mieliśmy ataki mocne pod R2, nie? Teraz ja myślałem, że tu nie będzie czegoś takiego jak mocne ataki. Tak się rozglądam, rozglądam. No otwieraj, otwieraj, dajemy. No kurde. Nie wierzę. Nie wierzę. O Jezu, nie dziwię się.
mgłę, musimy tego dotykać. Mega nie halo. Dobra, tego nie roztrzaskamy, choćbyśmy chcieli. Koli też, czy czegoś tam się nie napijemy. Looks like he's busted. You sure about that? Brakes don't look too good. Elias! Stop the cab! Stop it! Elias! What? How? Rzekłbym w ostatnim momencie, coś próbowaliśmy zrobić. Ha, dobra, tu jest... What the hell? Też tak się zastanawiam, co to był za ciekawy stwór. Kumam, czemu my nie mieliśmy tej broni przeładowanej? A mocno mi się wydaje, że... To wygląda mi na główną ścieżkę, drodzy państwo, więc sobie wejdziemy tu na górę, może będzie coś do podniesienia. Ciężko powiem państwu wyczaić tu, która to jest główna ścieżka. To, drodzy państwo, to było przynajmniej straszne. No ale będę musiał to państwu pokazać na nagraniu. Dawaj, co tam masz? Aha, dobra.
Dobra, to my już znamy ten teren. Też proszę, niech państwo dadzą znać w komentarzach, czy chcecie widzieć wszystkie śmierci. Podejrzewam, że to może być gra, której będziemy mieli najwięcej ich. Naboje. Kredyty Kalisto. Też przydatna rzecz. No skąd oni się biorą, to ja nie wiem. Przez klimę bym nie ryzykował przechodzić. Zdecydowanie nie, to nie jest dobry pomysł. Myślę, że leczonko jest wskazane, drodzy państwo, tu. Ja nie wiem, jak my sobie z nimi poradzimy. Już jeden nasz... Jeden? Spoko. Tylko żebym ja koleś mógł do ciebie podejść, wyrównane szanse jakieś. Mam nadzieję, że to wszyscy. Ciężko się z nimi walczy, drodzy widzowie. To się wydaje takie proste. Ale też zobaczcie, ile z nich rzeczy wypada różnych. No nie, teraz jak ja bym miał go przeładować? Nie mam zielonego pojęcia, drodzy państwo. Dobra, z pewnością potrzebujemy bezpiecznika. Ja nie mam takiego bezpiecznika. Bezpiecznik do bramy, spoko, leżał sobie spokojnie na podłodze. Ale nie, trudny jest tu system walki, jakiś taki... Nie wiem, jak tu nawet powiedzieć, ciężko mi się z nim ogarnąć. Dobra, kolejny etap jakby, tak?
No, ale na naszym bohaterze nie widać oznak zmęczenia, nie jest też jakoś wybitnie zachlapany. No nie, brudne tylko ciuchy, tak? No nie mówcie, że zostaliśmy tutaj sami w tym mrocznym więzieniu. Elias, can you hear me? Sorry for not responding. This thing's found a way inside here. Really tearing up the place. Can we still get to the shield? Yeah, but it's on emergency power, so I'll need to stay here and run a manual override. Don't worry. I can get you over there. I'm activating the gondola right now. It'll carry you across. Tak się rozglądam, czy tu nie było naszej drukarki 3D? Miałem takie wrażenie, że tak. Ale jeżeli... A może my tu nie byliśmy? To jest nowe miejsce. Mostek do Shu. Ja myślę, drodzy państwo, do Shu. Gondolą. Wybierzemy się w kolejnym odcinku. Cześć.